Dołącz do Odbudowanych i wspieraj nas na Patronite. Razem możemy więcej. Karol Gnat My Mówiąc o śmierci, tak naprawdę zadajemy sobie tą śmierć, dlatego że szykując się do śmierci, szukając właśnie jakichś takich e, bodźców, które nas e, pobudzą, żeby wszystko poukładać, e, układając, zapominamy, że żyjemy. I tak naprawdę, żyjąc, jesteśmy już martwymi. A czasem Warto zmierzyć się z mrokiem, oh, czasem warto zmierzyć się, czasem warto zmierzyć się z mrokiem, by przezwyciężyć strach jak ty. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Odbudowani Podcast. Wielka radość moje serce napełnia, patrząc jak szybko rośnie nasza społeczność. Dziękuję wszystkim tym, którzy subskrybują nasze konto, którzy oglądają nasze filmy i którzy nas wspierają, bo ewangelizacja kończy się tam, gdzie kończą się pieniądze. Więc z odwagą, proszę Państwa, po pierwsze, żebyśmy nie omijali reklam, które pojawiają się przy okazji naszych rozmów, bo dzięki temu my mamy po prostu pieniądze na to, żeby. Nagrywać kolejne wartościowe filmy dla Państwa, dla nas wszystkich. Drugie, dziękuję tym wszystkim, którzy wpłacili pieniądze, to znaczy postawili nam kawkę, a za tą kawą kryją się konkretne środki na to, żebyśmy budowali dalej naszą społeczność. I po trzecie, zapraszam do wspierania nas na Patronite, bo podjęliśmy taką decyzję, że właśnie w taki sposób będzie można też nas wspierać. I ostatnia sprawa: można już wpłacać nam darowizny bezpośrednio na konto. Więc za te wszystkie rzeczy z całego serca gorąco Państwu dziękuję. A my dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, zresztą wszyscy nasi goście są wyjątkowi, dlatego że poświęcają nam swój czas, czyli coś, co jest najważniejsze, i dzielą się z nami swoim doświadczeniem nie tylko życia, ale także wiary, własnych obserwacji i tego, jak wchodzą w relacje z tym, który dla nas jest najważniejszy, z tym, który nas prowadzi, czyli z Jezusem Chrystusem. Choć dzisiaj rozmowa będzie, proszę Państwa, także o tym, co wielu ludzi. No, przyprawia o niemały stres. Często spotykam ludzi, którzy myślą o śmierci, dużo myślą o śmierci i myślą, że mogą się przed nią zabezpieczyć. Wykupując różnego rodzaju polisy, ubezpieczenia, inwestując w nieruchomości, próbując jakoś uratować to swoje życie. A prawda jest taka, że tak początek, jak i koniec jest nam wszystkim pisany. Ale jest taka osoba, która. Um, śmierć ogląda z bliska, i um, myśleliśmy, właśnie nad tym odcinkiem, nad tą rozmową, żeby to właśnie tę osobę zaprosić, byśmy mogli o tej śmierci porozmawiać. Czy rzeczywiście ona jest taka straszna, jak ją malują? W naszym studiu siostra Michaela Rak. Szczęść Boże, witam siostrę. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dziękuję serdecznie za to, że siostra przyjęła zaproszenie do, do podcastu, bo nie mało kilometrów trzeba było z Wilna. O, do tak? nas przyjechać. Ile jest dokładnie do Warszawy? Ja nie liczę kilometrów. Zresztą się modli <grym> w trakcie jazdy, tak, to nie patrzy. To, prawda, Ta? to jest koronka do Bożego Miłosierdzia. To jest różaniec, ale z tego co pamiętam, to jest około 500. Szefowa hospicjum, jedynego hospicjum na, na Litwie? Jeżeli mówimy o hospicjum stacjonarnym, to tak. A zdecydowanie jest to jedyne hospicjum dla dorosłych i dla dzieci na y -y. całą Litwę. Y -y. W warunkach opieki domowej, gdzie dziecko czy dorosła osoba jest w swoim domu i ma stuprocentową zabezpieczoną pomoc. I oddział stacjonarny dla dzieci i dla dorosłych. Jedyne na Litwie hospicjum. Siostro, czy śmierć jest y tak straszna, jak ją malują? Powiem tak, troszeczkę patrzę współczesnymi oczyma na śmierć i powiem, kochani Państwo, my mówiąc o śmierci, tak naprawdę zadajemy sobie tą śmierć, dlatego że szykując się do śmierci, szukając właśnie jakichś takich bodźców, które nas pobudzą, żeby wszystko poukładać, układając, zapominamy, że żyjemy. I tak naprawdę żyjąc, jesteśmy już martwymi. A kiedy ja jestem w misji hospicyjnej, to właśnie każdy człowiek, on nie myśli o śmierci, on myśli o życiu, i właśnie te jego myśli są przekierowane na wartości życia. I powiem tak: dzisiejszy zapędzony człowiek, właśnie zabezpieczający się przed śmiercią, nawet nie wie, że on już umarł, a ten, który leży i zostały mu tygodnie, może dni, a może nawet godziny, on nieustannie żyje. I trzeba by było odwrócić o 180 stopni. Ile dusz przeprowadziła siostra już na tamtę stronę? To są już tysiące. Myślę, że około 30 tysięcy. Statystyki roczne to mówią, bo liczę w tym momencie swoją historię posługi hospicyjnej w Gorzowie Wielkopolskim, jak i w Wilnie. To jest 30 tysięcy dusz przytrzymanych za rękę? Tak, przytulonych do serca. Pogłaskanych, razem ocierających łzy. Po prostu to dusza to człowiek. My jesteśmy właśnie nosicielami duszy w sobie, i to nasze dotykanie serca sercem jest dotykaniem duszy, dotykaniem człowieczeństwa, dotykaniem prawdy, dotykaniem właśnie tych wartości, o których w codziennej gonitwie zapominamy. Przepraszam, że siostro, o to zapytam, ale statystyka wskazywałaby na to, że trochę śmierć spowszedniała siostrze, to znaczy 30 tysięcy ludzi, to każda kolejna wydawałaby się taka normalna. Ja użyłam określenia statystyka, ale statystyka dotyczy ilości, a w tę ilość wpisany jest konkretny człowiek, imię i nazwisko. I ja patrzę właśnie na imię, na nazwisko, widzę oczy, Słyszę głos, widzę nawet niewyrażone w słowie to, co mam gdzieś w głębi serca. Mówię w tym momencie o pacjencie czy o pacjentce. I dla mnie to nie są tysiące statystycznych mm -hmm. osób, ale to jest konkretne ja. I w to konkretne ja wpisana jest jeszcze dalsza część, bo jeżeli to jest on, to ma żonę, to ma dzieci, w drugą stronę ona. Ma męża, ma dzieci, ma bliskich, ma przyjaciół, ma rodzinę i jeżeli pomnożymy właśnie o tą więź wspólnotowości, no to są po prostu ludzie, a nie cyfry. Czy umie siostra rozpoznać moment, w którym śmierć przychodzi? Kiedy pacjent... No, wyczekuje, jest świadomy tego, albo nieświadomy, kiedy badlacie, kiedy jesteście blisko, ale ten moment, w którym już jest czas odejścia. Siostra to widzi? Tak, personel medyczny to doskonale wie i ja już też to wiem. To widać właśnie w układzie twarzy, w oddechu, w głębi spojrzenia, ale przede wszystkim właśnie w takim pokoju, spokoju, w takiej po prostu powiedziałabym ekstazie ciszy. I to jest znowu lekcja, żebyśmy nauczyli się w codzienności ciszy i wpadli w ekstazę spełnienia. Wiemy, kiedy to będzie. My, jako mówię, my, mając na względzie tutaj i, i lekarzy, i pielęgniarki, i wolontariuszy, po prostu wiemy i wiemy, kiedy właśnie spełnić jego ostatnie pragnienia, bo właśnie pacjenta pytamy, czego oczekujesz? I on. Bardzo mocno, chcę, żeby przy tym, w tym momencie był ten, i ten, ta, i ta. Zapalcie gromnicę, zacznijcie mówić koronkę. Oni wprost mówią to, czego chcą. A pamiętam pacjenta, kiedy mówi: Jak będę umierał, weźcie mnie z moją żoną w utulenie i bądźcie ze mną. I to tak było. On leżał w łóżku, z jednej strony łóżka przytuliła się do niego jego małżonka, z drugiej ja, i w utuleniu. W modlitwie koronki przez ostatnie minuty można powiedzieć, byłośmy razem, byliśmy razem. Siostro, czy Pan Jezus wychodzi na spotkanie tym, którzy odchodzą z tego świata? Ma siostra takie doświadczenie, że jeszcze w tym ostatnim momencie ludzie uśmiechają się i widzą już ten moment spotkania? Tak, i ja przywołam sytuację niesamowitą, kiedy. Mieliśmy pacjenta, i on po prostu wypowiedział prawdę swego życia: że jest ojcem, ma jedynego syna, ale z synem od wielu lat po prostu jest wojna, nie mają ze sobą kontaktu. I moim pragnieniem jest, żeby się z nim spotkać przed śmiercią i powiedzieć to, co mam w sercu. Odszukałam syna. On żołnierzem zawodowym jest. Zadzwoniłam do właściwych służb. I mówię, że proszę o kontakt bezpośredni, bo nie mamy telefonu komórkowego, ale ojciec tego pana jest na etapie przejścia z ziemi w wieczność i jego pragnieniem jest, żeby się skontaktować z synem. I rzeczywiście, kiedy dostałam ten numer bezpośredni do syna tego naszego pacjenta, zadzwoniłam. On, tak po męsku, powiedziałabym bardzo brutalnie, powiedział: Ale ja nie mam ojca. Mhm. Ja mam, użył słowa takiego męskiego sku. Mhm. Rozumiecie Państwo? Mi serce się zacisnęło i ja tłumaczę, proszę Pana, ale ja Panu no nie mogę nic więcej powiedzieć. Ojciec pragnie, on odchodzi i nie może odejść. On bardzo chce się z Panem spotkać. On powiedział: Nie, ja nie mam Ojca i nie. Pracowało w nim coś, co go zraniło może tak, ten ich brak relacji. Ale to właśnie otrzymałam. I mówię, niech pan zrobi to, niech pan zrobi to, poprosi swoich. A on mówi: Ja nikogo nie muszę prosić. Moja ranga jest taka, że sam mogę zdecydować. Ja mówię: To bardzo proszę. Ojciec bardzo się męczy. Niech mu pan przyjedzie i pomoże spełnić to jego pragnienie. Uluszy mu i otworzy mu drogę do I on powiedział tak, że jest na poligonie, ale zrobi wszystko. I proszę sobie wyobrazić, że. Ten pacjent po prostu to była ogromna męka na etapie przejścia. On płakał, on wewnętrznie wydawał takie dźwięki nieokreślone. Trzymałam go właśnie za rękę, płonęła gromnica, odmawialiśmy koronkę i około czwartej nad ranem przyjechał ten jego syn. Jego oczy, mówię w tym momencie o tym odchodzącym pacjencie, były cały czas zamknięte i nawet nie słyszał, że ktoś wchodzi. I w momencie, kiedy właśnie miał odwróconą głowę w kierunku ku oknu, to była noc. Syn stanął w progu i ten ojciec odwrócił głowę, gdzie nawet nie miał siły tego zrobić. Otworzył szeroko oczy i spojrzał w oczy swemu synowi. On nie mógł już nic mówić. Tylko ta głębia spojrzenia, po prostu styczność wzroku syna i ojca. Syn podszedł, i ja połączyłam im ręce. I zostawiłam ich samych. Wyszłam właśnie na korytarz. To może, nie wiem, dziesięciu minut nie trwało. Syn wyszedł z płaczem, przytulił mnie, mówi, siostro, tata, odszedł. Mhm. I zaczął płakać. Nie wiem, czy padły słowa, ale na pewno padło coś, czego sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić: przytulenie umysłów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I przytulenie serca. I ten ojciec odszedł właśnie w tym pragnieniu spełnienia, spotkania z synem. To piękne, bo to obrazuje też, że wybaczenie czyni nas wolnym i wolnymi, w, też w tym wymiarze wieczności. Że pewne rzeczy warto pod koniec życia po prostu przebaczyć, wybaczyć, żeby wzajemnie sobie otworzyć drogę do, do wieczności. Nie? Ja przypominam sobie też jeszcze jedną sytuację, kiedy właśnie był pacjent i jego żona bardzo płakała, no bo myśmy go przywieźli do hospicjum dosłownie kilka godzin wcześniej, już było widać, że jest faza agonalna. I żona mówi: Siostro, on przez lata odrzucał pana Boga, ja się za niego modliłam, on nie chodził do kościoła. Ja tak bym bardzo chciała, żeby właśnie przyjechał kapłan. Ja mówię: Dobrze, to, to ja już idę dzwonić. Dzwonię do kapelana, nie ma. Za chwilę przychodzę, patrzę, jest za agonii, pacjent odchodzi. No i nastąpił taki głęboki wydech, pacjent zmarł. Ale na mój telefon odzwania kapelan i mówi: Tak, siostra dzwoniła, co się stało? Ja mówię: Tak, chciałam, żeby ksiądz szybko przyjechał z posługą sakramentu namaszczenia i absolucji. Ale mówię: pacjent zmarł. I nagle czuję w sobie takie: On żyje. I akurat w tym momencie nie było lekarza na dyżurze, bo dostał wezwanie do domowego hospicjum, wyjechał. I ja mówię pielęgniarce, mówię, weź mu podaj szybciutko i podałam trzy nazwy leku dożylnie. Ona mówi, teraz przecież on nie żyje. Ja mówię, ale weź podaj ten lek. I ona mu zrobiła iniekcję dożylną. Mhm. I dosłownie, zanim jeszcze do końca poszła właśnie dawka leku, odchwycił oddech. I ja w tym momencie znowu dzwonię do kapelana, mówię, księże, jak najszybciej przyjeżdżaj. Przyjechał, udzielił sakramentów, sakramentu namaszczenia chorych, więc nie, niczego więcej nie można sobie wyobrażać. No i pacjent jeszcze może z jakieś dwie godziny właśnie Pożył. żył. Mhm. Został namaszczony, przyjeżdża lekarz i ja podchodzę do mojego lekarza i mówię, Waldemar, te trzy nazwy leków wymieniłam, podane do żylnie To co to jest? On mówi: To jest po prostu rzut na ostatnia deska ratunku. Mówi: Wiem, bo mi już pielniarka powiedziała, ja się pod tym podpiszę. Mówi: Ale jak ty to wiedziałaś, skoro ty nie jesteś lekarzem? Ja mówię: Właśnie ja nie wiedziałam, ja się rozpłakałam. I doktor do niego podszedł, właśnie jeszcze podał następny zastrzyk i pacjent jeszcze kilka godzin żył. Pewnie takich historii moglibyśmy mnożyć i mnożyć do funkcjonowania całego hospicjum, pięknej idei, tego, jak wiele serca na jednoczy i w kraju, i na świecie. Jeszcze przejdziemy, ale mam do siostry takie pytanie, jeszcze na etapie takim duchowym. Przychodzą do siostry dusze? Tak. Przychodzą i ja ich nie, nie dotykam. Mhm. Ja ich po prostu czuję i wiem, co trzeba zrobić. Ale pamiętam sytuację, ja już kiedyś to udzieliłam w jakimś wywiadzie, właśnie tego świadectwa, kiedy właśnie po posłudze wśród chorych położyłam się już w celi klasztornej, śpię, i nagle słyszę głos mojej mamy, która już jest po drugiej stronie życia: obudź się, nie śpi. Ale ja dalej śpię i wydaje mi się, że to jest sen obudź się, nie śpi. I i w pewnym momencie ja poczułam fizycznie, że ktoś mną potrząsnął i głos mamy: obudź się, nie śpi. Ja otworzyłam oczy, nie widzę mamy, nie słyszę, ale słyszę szum wody i to taki potężny szum wody. I myślę sobie, aha, bo za moimi drzwiami była łazienka, pewnie gdzieś krannie zakręcony. Ja próbuję iść do tej łazienki, wyszłam z łóżka, wstawiłam nogi na podłogę i czuję plusk. Po prostu pękła główna rura wody. I woda się po prostu rozlewała, a akurat e, moja cela zakonna, to było jeszcze właśnie w Gorzowie, kiedy prowadziłam hospicjum, e, była w budynku hospicyjnym. Tam była nasza część zakonna i, i, i dla chorych. Więc ja szybciutko zbiegłam, zakręciłam główny zabór wody w piwnicy, no bo zalało już pół hospicjum. Mhm. To była noc i akurat w tej części nie było personelu medycznego. Mama siostrę przestrzegła. Mama mówi, obudź się. Ale... Takich przypadków też miałam wiele. A są takie dusze, które proszą o modlitwę? Nieustannie czuję ich wołanie. Jest jakiś taki wewnętrzny monit. I, i to jest jeszcze też połączone z tym, że, że ja jadę na grup tego pacjenta dawnego, przyjaciela, zapalam znicz i czuję. Ale też są odwrotne sytuacje. Mieliśmy właśnie pacjenta młodego mężczyznę, który zawsze mówi, byłem takim zagorzałym wędkarzem i bardzo przeżywał, że nie będzie już nigdy mógł pojechać na ryby, a z pacjentem jeździł na ryby, bo mój personel woził, zrobiliśmy nawet jeden piknik taki hospicyjny, gdzie były zawody w wędka wędkarstwie i Waldek <śm> najwięcej ryb złapał. Proszę Państwa, ja na tym etapie muszę zdradzić, bo znam pewną tajemnicę funkcjonowania siostry i hospicjum. Cała ekipa hospicjum to jest jedna wielka drużyna spełniania marzeń. Na ostatniej prostej przed wiecznością. No. To prawda. I Waldek właśnie pojechał na te ryby, nałapał tych ryb, ale mówię, że daje wolność rybom. Ale kiedy odchodził Waldek, to mówi, tak jak wy mi tu pomagaliście, ja będę wam pomagał stamtąd. Tylko mówcie otwarcie. I proszę sobie wyobrazić, kiedy był taki impuls, że oprócz hospicjum dla dorosłych... Trzeba otworzyć hospicjum dla dzieci, to było przeogromne wyzwanie. Ja nie miałam żadnych środków na, na to, żeby powstało hospicjum dla dzieci, ale były wołania, że musi być, bo dzieci cierpią, bo cierpią rodziny. To pojechałam do Waldka, zapaliłam mówię: Waldek, zrób coś, zrób, żeby hospicjum dla dzieci mogło powstać. I działa już prawie 5 lat. Czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile dusze już po drugiej stronie mogą nam pomóc, mogą nam załatwić, a to jest potężna modlitwa. Jedyne, czego nie mogą podobno zrobić, to modlić się już same za siebie. Więc to jest to wielkie nasze dzieło Kościoła, wspólnoty ludzi wierzących, żeby, a i niewierzących, którzy westchną tam słowo za, za tą duszę, y, która być może czeka na, na, na sąd Boży, ale. Yy, właśnie to przywoływanie dusz tych zmarłych, żeby, żeby wstawiały się za nami. Przecież wierzymy w obcowanie świętych, także nie tych konkretnych wymienionych z nazwiska, tych wielkich, których znamy, ale także tych, którzy w tej pokorze serca odeszli na drugą stronę i, i, i też w zastęp tych świętych wstąpili. Nasi domowi święci, tak. Tylko mówię, świętość to nie jest doskonałość. Świętość to jest pokonywanie słabości. I my bardzo często po prostu tak matematycznie rozliczamy, że w niej było więcej, powiem mhm. ogólnie, czy w niej słabości, niż tego dobra. No to w tym momencie, skoro my jesteśmy i mówimy, wierzymy, to musimy być miłosierni. Dla nich i dla siebie, bo kiedy ja się pomodlę za zmarłego, kiedy zrobię uczynek miłosierny w ofierze za wybawienie tego zmarłego szczysca, to on się staje świętością właśnie już doskonałą w niebie, i stamtąd będzie pomagał mi, która tutaj na ziemi też wpadam w chwilę słabości i grzeszności. I to jest taka paralelna właśnie wymiana dobra, które nazywamy miłosierdziem. Po to, to może po to Jezus świętej Faustynie powiedział, że żąda, aby Jego obraz, ten Jezu ufam Tobie, był znany na całym świecie. I to jest właśnie takie wołanie człowieku, kobieto, dziecko moje, popatrz na mój obraz i spróbuj nieść to miłosierdzie, które ja z tego obrazu przesyłam. Yy, wzrok na obrazie Jezu ufam Tobie. Na pewno wielu z Państwa znacie ten obraz. To jest spojrzenie Jezusa z krzyża. Jezus pod krzyżem widzi swoją matkę, widzi yy, jawnogrzesznicę, którą uratował, widzi tych, którzy go do krzyża przybili i za chwilę mu przebiją jeszcze włócznią serce. I jednym spojrzeniem miłosierdzia patrzy. Nie rozróżnia dobra i zła, tylko Jego miłosierdzie oczyszcza i umacnia dobro i oczyszcza ze zła, żeby dobro powstało. Jezus na tym obrazie nie stoi na baczność, tylko On robi krok do przodu, wchodzi. I znowu Faustynie świętej mówi, to jest moment i to w Ewangelii wiemy jego wejście do wieczernika po zmartwychwstaniu. W wieczerniku zamknęli się Jego przyjaciele, my wiemy, apostołowie. Dlaczego się zamknęli? W takiej czerni, jakie jest tło tego obrazu Jezusa tobie, słabość, grzeszność, poczucie winy. I oni zamknęli się z lęku. Jezusa zabili, czyli co? Teraz nas zabiją. On nam tyle pokazał właśnie swoich cudów, a myśmy się go wyparli. Piotr trzy razy się zaparł, inni go nie bronili, Judasz wybrał pieniądze. Czyli ta czerni obrazu jest zamknięciem w naszej grzeszności, słabości. Jezus wchodzi w tą grzeszność. I nie wchodzi z ręką sprawiedliwego, mhm. tylko wchodzi i błogosławi i mówi pokój wam. Czyli co pokazuje? Jeżeli ja dzisiaj mam być Jego obrazem, to muszę właśnie zrobić pierwszy krok, jak Jezus do Wieczernika, mimo drzwi zamkniętych. Nie przywalić pięścią, a otworzyć dłonie i pobłogosławić, przytulić do serca i powiedzieć rozumiem, słabość jest słabością, ale moja miłość, moje wybaczenie daje tobie wzrost. I, i właśnie to jest to, czego dzisiaj światu potrzeba, czego świat nie ma, bo jesteśmy bardzo sprawiedliwi i będziemy rozliczać... Czy zlepsząc, będziemy się wycofywać, odwracać, to do mnie nie należy, ale nie zrobimy tego pierwszego kroku do, do bliźniego. I tego też właśnie ja się uczę, nie tylko wpatrując w obraz Jezu, ufam Tobie, ale też od moich chorych, kiedy w swojej słabości oni wołają: Jezu, ufam Tobie, i właśnie chcą wyciągnąć pojednawczą dłoń, przytulić, spojrzeć. Powiedzieć, kocham Cię, i to jest właśnie to, czym my się musimy dzielić, żeby właśnie żyć za życia, a nie być martwym za życie. No to teraz jak mamy szczerze rozmawiać, to też o tych, którzy są w kościele, którzy mówią: Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś, ale kiedy przychodzi moment próby, moment cierpienia, mówią, a czemu Pan Bóg zesłał chorobę na to dziecko, a czemu dopuścił do tej śmierci, a tam było troje dzieci, a zabrał ojca. Czy cierpienie jest miejscem spotkania z Bogiem? Tak. Tylko my od tego spotkania najczęściej uciekamy, bo swój scenariusz swojego życia my piszemy. A znowu wrócę do tego obrazu. Jest słowo ufam Tobie. Więc Ty Boże widzisz tu i widzisz do końca. Ja widzę tylko ten mały kawałek. I dopiero jak przejdziemy na drugą stronę, zrozumiemy, dlaczego tak było. I w tym Jezu ufam Tobie, ja się podpisuję, Boże, pod Twoim scenariuszem. Bo to jest taka pokusa poznania wszystkich Bożych dróg jeszcze za naszego życia. Ja bym, Panie Boże, poszedł za Tobą, ale najchętniej jakbyś mi wszystko opowiedział. To ja zdecyduję, czy pójdę, czy nie pójdę. Nie? I ja w tym momencie mówię, nie, kochany bracie, kochana siostro, nie myśl tak. Bo to idzie w takim kierunku, kiedy my odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz, to tam jest takie bardzo proste, niech się spełni wola Twoja, tak? A my jesteśmy ludźmi, którzy byśmy chcieli zmienić to oczywiście i powiedzieć Panie Boże, Ty spełnij wolę moją. Nie. Ja w otwartości i w takim zaufaniu dziecięcym powiem: Jezu, chciałabym tego czy tego, ale niech się Twoja wola spełni, bo Ty wiesz, Ty kochasz i Ty nigdy nie skrzywdzisz. A Miłość jeszcze będzie bardziej wzrastała, kiedy będzie połączona właśnie z czymś, co mogę ofiarować, co boli, co muszę przebaczyć, co muszę pokonać w sobie, gdzie muszę się gdzieś wyżej wznieść w tej spinaczce codzienności. Wymaga to trudu, potu, wysiłku, ale jest mhm. radość. Ale siostra opowiada teraz obraz takiej, bym powiedział, współzależności, mhm. czyli y, łaska buduje na naturze, więc my, jakby współpracując z tą Bożą łaską, Mamy w pewnym sensie jakąś współzależność, a dzisiaj świat opowiada, bądź niezależny. Wszystko od ciebie zależy. Tak, Jesteś kreatorem siebie. swojego życia. Buduj siebie, realizuj siebie. Po co ci ktoś inny? Najpierw zadbaj o siebie, pomyśl o sobie. To Święty Ignacy Loyola też mówił, że, że w życiu jest tak, że w 100% musi być zawsze 100%. 50% Boże dla ciebie, 50% <grym> dla mnie. Ale. I jak poczytamy właśnie rozważania świętego Ignacego, on powiedział bardzo mocno, rób tak, jakby wszystko od ciebie zależało, czyli daj cały swój wysiłek i ufaj tak, bo wszystko i tak od Boga zależy, więc robiąc, nawet nie osiągając, ufaj do końca. I wtedy mamy równe 100%. To jeszcze ja dołożę do tej części naszej rozmowy taki fragment z Pisma Świętego, który za mną szalenie mocno chodzi, nie siła, nie moc, a duch dopełnia dzieła. Że Dokładnie. to jest po prostu. My czasem myślimy, że to jest nasze, ale to i tak Duch dopełnia dzieła, to i tak ta Boża decyzja zapada, że rzeczywiście coś nam się udaje, że coś osiągamy, że coś robimy. I to jest takie piękne. Nie siłą, nie mocą yy, trzeba żyć, ale takim właśnie zaufaniem, że to Duch dopełnia dzieła, że Bóg I dlatego na tym obrazie Jezusa Miłosiernego On mówił w Faustynie Świętej. Żeby były te słowa. Jezu, ufam Tobie. Bo w tym zaufaniu jest moc, jest siła. Ja nie wiem, ale Ty Boże wiesz. Yy, waszym patronem. Yy, dobrze mówię? Patronem hospicjum? jest ksiądz Sopoćko. To jest jest pa... założycielem nawet. Jest założycielem tak? tego hospicjum. Błogosławiony tak? ksiądz Michał Sopoćko z powiedzi Świętej Faustyny jest założycielem naszego sklepu. To ja myślałem, że siostra Michela jest założycielką tego hospicjum. No. <laughs> o, już mi rogi pychy wyrastają. Nie, 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 nie. Ja jestem grzesznica. Nie. W tym momencie, no, widzisz, jak ja pomyślałam? No. no. Utożsamiło się to z poczuciem właśnie mojej tożsamości. Bo ksiądz Sopoćko jest założycielem zgromadzenia, z którego ja jestem. Okay, jako siostra dobra. zakonna. Założył nas błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Ten, Ale który... patronem hospicjum jest rzeczywiście błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Patronem. Patronem jest. To na chwilę się przy nim zatrzymamy. Bo rzeczywiście no końcówka życia księdza Sopoćki to można był, byłoby powiedzieć trochę taka fatalna. nie, Bo on Doszedł do wniosku, że właściwie nic nie zrealizował z tego Bożego Planu. Tak. A Pan Bóg jednak, Panu Bogu jednak to, co zrobił, wystarczyło. I chcę zapytać o taką pokusę tego, że my często bierzemy się za jakieś dzieła w naszym życiu i rzeczywiście może rozeznajemy je jako Boże, ale z taką myślą, że my coś musimy doprowadzić do końca. A Pan Bóg mówi, i to mi się podoba właśnie w tym fragmencie, kiedy. Ewangelii, kiedy przychodzą apostołowie do Jezusa i mówią, słuchaj, uwięziono Jana, o chrzcicielu. No i mieli wrażenie, że Pan Jezus po prostu wróci tam i zacznie jakoś uwalniać tego Jana. A Pan Jezus mówi, no dobra, ale my idziemy dalej. I oni tacy zdziwieni, bo to jakby pokazuje, że Jan zrobił swoje. Nie? Zrobił swoje, tyle wystarczyło. Sopoćko zrobił swoje, tyle wystarczyło. I my w naszym życiu też może jakiś kawałek zrobimy swojej roboty i tyle Bogu wystarcza. Jaki kawałek pracy nad hospicjum, nad tym dziełem, dzisiaj jest Wam zadany? Jak siostra to rozeznaje? Ile trzeba zrobić? Ile już zrobiliście? No i, i gdzie się rysuje ta perspektywa jeszcze tego, czego Bóg chce, a, a tego, gdzie jest trochę mojego, widzi mi się w tym wszystkim? Ja zawsze uciekałam od takiego, że to nie jest moje, widzi tylko jest to odpowiedź właśnie na wezwanie misji hospicyjnej. Mhm. I właśnie pokonanie tej przestrzeni, bo y, kto tworzy tę misję? Pracownicy, wolontariusze, różne organizacje, które się w to włączają, i każdy ma też y, wpisany inny cel. Bardzo często też wśród powiem y, y, tej wspólnoty hospicyjnej pojawia się taka sytuacja, zrobiłem, a to już do mnie nie należy. Mhm. A ja robię krok dalej i przytulaj mi mówię: słuchaj, a gdybyś to ty był? pacjentem, to by to do ciebie nie należało? Bo jesteś na przykład lekarzem i co y, potrzebuje ktoś nos sobie wytrzeć czy poprawić, to do lekarza to nie należy, tylko do jakiegoś innego człowieka, to muszą być ludzkie serce, a masz ludzkie serce, ró, ludzkie ręce. To nie należy do ciebie, żeby tych rąk udzielić w pomocy? No i są takie szeroko otwarte oczy i właśnie to jest nieustanne wezwanie. Na przykład przychodzą różne grupy wolontaryjne, bo mamy różne, powiedziałabym, wolontaryjne zaangażowania. I to są osoby kilkunastoletnie, czy dorośli, czy nawet Uniwersytet Trzeciego Wieku. I oni się tak zastanawiają, a cóż ja mogę zrobić? No tylko posiedzę sobie. Ale już właściwie nie ma sensu siedzieć, bo ten chory nie rozmawia. Ja w tym momencie z tą osobą z tej grupy mówię: Słuchaj, ale ten chory nie rozmawia, bo nie może mówić, ale słyszy, poczytaj mu książkę. Włącz telewizor, włącz radio, opowiedz co się działo. Czyli być obecnym po prostu tak. przy drugim człowieku. I, I to jest właśnie takie wychodzenie poza przestrzenie tego, co do mnie należy. I myślę, to też jest metoda na uwrażliwianie. Bo, nawet idąc na ulicą, zauważamy jakieś wydarzenia, ale to nie mój problem. Tam ta torba się rozsypała, to niech ta kobieta sobie pozbiera, co jej się wysypało. Tam jakiś pijaczek leży. Tak. No, to, no, wypił, no to zbiera, zbiera konsekwencje swojego I, życia. I moja wspólnota hospicyjna właśnie buduje to w sobie, tę wrażliwość i, i motywuje innych do zwiększania poczucia wrażliwości w sytuacji pozahospicyjnej, tam, gdzie jesteś. Ja powiem. Dzisiaj przyzwyczailiśmy się, że właśnie zdobywamy pieniądze, żeby za te pieniądze wszystko osiągnąć. I w hospicjum też pojawiały się takie sytuacje, że ktoś przychodził, no bo pacjent, pacjentka, ktoś bliski, i przynoszą prezenty. A ja wydałam takie rozporządzenie wewnętrzne, że pod karą dyscyplinarnego zwolnienia z pracy mój personel nie może przyjąć żadnego prezentu od chorego bądź jego rodziny. I dla ludzi to jest po prostu coś niesamowitego. No ale jak? No, chcemy się odwdzięczyć podziękować tak. za opiekę nad mamą. A teraz w tym momencie, Twoja mama leży w jednej sali z drugą kobietą, a ta druga na przykład jest z biednej rodziny, nie ma dzieci. I one się wymieniają między sobą, a moi to dali panu doktorowi czy tej pielęgniarce, a ta druga nie jest w stanie nawet powiedzieć, a moi nie dali, bo ja ich nie mam albo oni nie mają. I już jest komfort i dyskomfort wśród pacjentów. I znowu to jest coś, co ja znowu robię dla dobra pacjenta, dla dobra człowieka, żeby się czuł właśnie komfortowo, a nie. Zamknięty, bo mnie bo na to. Albo nie komfortowo zdać. wszyscy, tak. albo jak się mamy czuć komfortowo i dyskomfortowo, to po prostu nie róbmy tego. Dokładnie. Nie? I dlatego nie robimy. Mój personel podpisał zobowiązania, że tego nie bierze, no ale nieraz jest ktoś taki, ale przecież my mamy pieniądze, to ja mówię, a kiedy się rozeznałeś w swoim środowisku, w rodzinie może ktoś ma niedostatek. W sąsiadów, ma ktoś niedostatek. Może została, osierocił właśnie rodzinę, bo mąż odszedł i kobieta z dziećmi zbliża się początek nowego roku. Może kupisz wyprawkę szkolną i dasz w prezencie sąsiadce i się otwierają oczy. To jest właśnie, powiem, taki podstawowy, może w sposób dziecięcy, ale przekierowywany kierunek spojrzenia na swoje środowisko. Dzisiaj nam tego bardzo brakuje. Ja to nazywam, że to jest gest miłosierdzia, a święty Jan Paweł II Mówił, że w miłosierdziu człowiek znajdzie szczęście, a świat pokój. I właśnie potrzebujemy szczęścia i pokoju. A dlaczego nie mamy? Bo nie mamy ludzi miłosiernych. I też misja codzienności hospicyjnej nas, że tak powiem, ożywia w tym kierunku dzielenia się i przemieniania świat w pokój i w spełnienie. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, ile potrzeba pieniędzy, żeby miesięcznie utrzymać takie hospicje, jak Wasz? No na chwilę obecną, oprócz tego co mam w ramach zawartej umowy z kasą chorych litewską, muszę zebrać 85 tysięcy euro na każdy miesiąc. 85 tysięcy euro. Tak. No bo to są dziesiątki chorych w, każdego dnia pod opieką. 80 pracowników zatrudnionych na etatach. No i codzienność 30 tysięcy dusz wymadlających kasę <noise> dla hospicjum. Tak jest. To... <noise> I to się dokonuje. I to się dokonuje. I to się dokonuje. I to jest właśnie takie nieustanne zbieranie teraz, na... bo już mamy zabezpieczoną, że tak powiem, płynność finansową na kilka miesięcy do przodu. Brawo, amen. I ja teraz Super. szukam na następny miesiąc, na następny. No i, i to jest właśnie też pokazane, że wśród nas bardzo dużo się mówi o czymś, że ktoś coś zrobił złego. A o dobru jest milczenie. I to, że istnieje hospicjum w Wilnie, jedyne na Litwie, to jest dowód, że są ludzie o szerokich horyzontach miłości, uczuć, ale przede wszystkim rozumu. Siostro, skąd Sza... spływają pieniądze? Z całego świata? Z całego świata. Bo ludzie dobrzy są na całym świecie. Ale właśnie zawsze mówię, że ci ludzie dobrzy, żeby dając, też nie mówili, a nie będę się chwalił, że aha, dałem. Aha. Nie, powiedz, że dałeś. Dokładnie. No, bo, bo to, że sobie kupiłeś taką brykę, to się chwalisz, tak? Że kupiłeś jakiś lepszy, nie wiem, na wódce się nie znam, bo w moim <laughs> zakonie się nie pije, ale jakiś taki trunek, no już taki firmowy, no tym się pochwalisz. Tak. A to, że dałeś na dom dziecka, na hospicjum, czy wsparłeś biedną rodzinę, pochwal się tym i powiedz... Chłopie, zrób to samo. Ja bardzo często, i to może ktoś, kto teraz usłyszy, wpadnie na taki pomysł, tak sobie pomyślałam, że mamy tyle firm, każda firma ma swój budżet, ale na przykład jakiś taki prywatny właśnie właściciel danej firmy, zatrudniający ileś dziesiąt czy ileś set osób, może z nimi porozmawiać i powiedzieć: Słuchajcie, skoro wasza wypłata ma tam tyle i tyle, ale końcówka jest na przykład 2,48. To zdecydujcie się, że tą końcówkę 2,48 groszy, złoży, założymy firmie subkonto i to będzie wasz gest miłosierdzia. I na to subkonto, na przykład raz na kwartał wpłynie ileś tam pieniędzy mhm. i firma zdecyduje, że wesprzemy dom dziecka, że wesprzemy ośrodek właśnie taki jak hospicjum, że wesprzemy właśnie jakąś rodzinę, której się nie wiem, dom spalił. I, I to już też da takie poczucie spełnienia. Bo to wraca do człowieka. Dokładnie. To po prostu wraca. Tylko trzeba wejść w tę te, w te świadomość, wejść w tę duchowość, po prostu uwierzyć w to, że to naprawdę absolutnie wraca. Ale mam do siostry takie pytanie, bo teraz mi przychodzi do głowy. A była taka sytuacja, że ym, siostra czuła, że tych pieniędzy nie wolno przyjąć. Na przykład przyszedł ktoś i powiedział, siostro, siostro, kochana, to piękne dzieło robicie tutaj, zostawiam torebkę, a siostra mówi, że coś w środku podpowiada, nie. Że tego to nie wezmę. U mnie jest tak, że ktokolwiek przychodzi z daną e, kwotą darowizny na hospicjum, to nie ja przyjmuję te pieniądze, tylko księgowa. No wiem, no tak powiedziałam po prostu tylko Ale obrazkowo. miałam taką sytuację, kiedy e, biznesmen mhm. przywiózł pieniądze i to były duże pieniądze. To jeszcze wprowadziłam hospicjum tu w Polsce, w Gorzowie Wielkopolskim. I mówi sto Tyle tu jest, ale niech mi się siostra wystawi zaświadczenie w takim liście podziękowalnym mhm. o ileś dziesiąt. Ja popatrzyłam w oczy temu człowiekowi i mówię, ale proszę pana, to jest kradzież, to jest oszukiwanie. Ja zawiadomię policję, a on tak na mnie, ale przecież ja chcę pomóc. Ja mówię, to pomaga się w sposób uczciwy. No to w takim razie nie pomogę. Ja mówię, to dobrze, mhm. to nie zawiadomię policji. Ale proszę stąd wyjść i zabrać to. Zostawię fajnie, fajnie, ale. Tak, tak. Coś za coś, tak? Chciało. I też właśnie ja bardzo mocno mówię, że jeżeli wiem, że ktoś ma, nazwijmy, te lewe dochody, albo że idą te pieniądze z organizacji, które nie są zgodne z nauczaniem, które niosę w sobie jako chrześcijanka. Masonerii czy innych jakichś firm, które właśnie na deptaniu Boga robią zysk, to ja mówię, nie, nie przyjmuję takich. I nawet teraz w Wilnie, w półtora roku temu, przyjechało czterech panów, przedstawili się właśnie, że są biznesmenami, ale akurat wiedziałam, że są właśnie z tej grupy i powiedziałam, drodzy panowie, ja tych pieniędzy niestety nie przyjmę. A ja do tego biznesmena, tego, o którym siostra mówiła, co jeszcze tam w Polsce. Jakby się okazało, że wyszedł pan na prostą, to proszę się do Wilna zgłosić. Jakby się okazało, że teraz to już są <grystne> czyste i jasne pieniądze. Bo może nie... się nawrócić. Może się nawrócił, dlatego bo, mówię. Bo biznesu na cudzej krzywdzie i na kłamstwie nie można budować, bo ten biznes to jest po prostu drogą do przepaści piekła. Osiem... A ja do piekła ludzi nie wprowadzam, tylko staram się, żeby z piekła ludzi wyciągać. Słyszałem taką historię, że przyszedł do siostry pewien bezdomny, przynosząc obraz Pana Jezusa. No tak mnie to zafascynowało, że to chodzi mi po głowie, mówię, dobra, jak zobaczę się z siostrą Michałem, to ją zapytam o, o tę historię. Przywinie nam ją siostra od początku? Tak, to było właśnie w Wilnie, pierwsze godziny pracy, siedzę w biurze, a moje biuro właśnie jest tak usytuowane, że drzwi z biura są na korytarz od razu, na wprost są drzwi wyjściowe na wewnętrzny dziedziniec przy hospicjum. Otwarte drzwi, no i właśnie bezdomny człowiek stanął przy tych drzwiach wejściowych do hospicjum, taki chwiejący się na nogach. No i ja wyszłam z biura i mówię: dzień dobry, szczęść Boże, coś Pan potrzebuje? A on taki skulony z tą kurtką, taką właśnie brudną. Przepraszam, użyję słowa, śmierdzący no na odległość, jeszcze pijany częściowo. I mówi tak, mówi siostro, bo ja w nocy nie, zaczął inaczej. Mówi siostro, Jezus nie może być w śmietniku. Prawda? I ja tak patrzę na niego, mówię, no prawda, a co pan ma na myśli? I on właśnie taki skulony mówi: Bo wieś, siostro, ja żarcia w nocy w śmietniku szukałem, ale żarcia nie znalazłem, a znalazłem jego. I za tej swojej kurtki brudnej wyciąga taką płaską rzeźbę twarz Jezusa w cierniowej koronie, zabrudzona tam czymś zalana, I, i tak trzyma tego Jezusa i mówi: żarcia nie znalazłem, ale jego znalazłem. I pomyślałem, że przyjdę go, przyniosę do was, bo wy tu w hospicjum przywracacie twarz człowiekowi, to i jemu przywrócicie. I drodzy państwo, ja się rozpłakałam jak dziecko. Ja przytuliłam tego bezdomnego i mówię: Pan to wymyślił, że my tu przywracamy twarz człowiekowi? On mówi: Tak, bo to robicie. Ja mówię, to wiesz kochany, co to, chodźmy tu razem, przywrócimy mu tą twarz. Tam właśnie przy wejściu do hospicjum takie stoły stoją. Mówię, usiądź sobie tutaj, znalazłam jeszcze tam jakieś farby, pędzel po remoncie hospicjum. Mówię: "A my zaraz przygotujemy ci coś zamiast tego co w śmietniku, to żebyś dostał żarcie takie hospicyjne." Poszłam do moich dziewczyn w kuchni, mówię dziewczyny, przygotujcie mu śniadanie do pielęgniarek na oddział. Mówię: "Bo my zawsze mamy w szafach zapasowe ubrania." Mówię: "Jest bezdomny, to udostępnijcie mu tutaj jak go zaraz przeprowadzę łazienkę. On się wykąpał, ubrał w czyste ubrania, używane, ale czyste, zjadł śniadanie. I te, tę twarz, którą odmalował własnoręcznie z moją pomocą, przybił na, w takiej głównej sali w hospicjum. I twarz Jezusa w cierniowej koronie z przywróconą twarzą, niebrudną, spoglądającą właśnie, wisi cały czas. I ten bezdomny właśnie wielokrotnie go widziałam w, w Wilnie. Raz był trzeźwy, raz... no. Nie bardzo. I kiedyś siedział taki trzeźwy żebrał na ulicy. Ja po prostu przysiadłam przy nim na ulicy. To też ludzie mijając tak dziwnie patrzyli, co ta stara, gruba zakonnica siedzi na ziemi z jakimś bezdomniakiem. Chyba za trzy godziny rozmawialiśmy i on się w końcu zgodził. Przekierowałam go na detoks, później na terapię. W tej chwili ma mieszkanie socjalne, pracuje, nie pije i jak się widzimy, to przytula się i mówi: Dziękuję Ci za twarz. Ja mówię: To nie ja, to ten, któremu Ty uratowałeś twarz, że wyciągając go ze śmietnika. I znowu, to jest historia niewymyślona, ale to jest właśnie prawda życia. To jest przepiękne, że w takich osobach Pan Bóg często staje nam na drodze, nie? Daje nam się poznać i. Pamiętam jeden z, z, z bohaterów naszego programu, Romek, który jest pielgrzymem Bożego Miłosierdzia jako pokutę, po prostu podróżuje po świecie, po różnych krajach e, pieszo i on opowiadał taką historię, że szedł przez któreś z amerykańskich miast, absolutnie no, po prostu zaniedbane, mnóstwo ludzi na ulicy, bezdomnych, narkomanów i on tak idzie mówi Panie Boże, czy to co ja robię, ty przyjmujesz tę modlitwę moją? Czy w jaki sposób mogę odpokutować całe moje życie i te głupoty, które zrobiłem? Czy, czy, czy to jest Twoja wola? Czy ja ją dobrze rozeznałem? Czy moje widzi mi się i ja tylko tak chodzę i przepalam energię zamiast czymś innym się zająć? I powiedz mi, proszę Cię, daj mi odpowiedź. Nie? I on mówi, skończył tę modlitwę serca i yy, szedł w kierunku takiego duż, dużego obo obozowiska bezdomnych i jeden z tych bezdomnych, z tych narkomanów po prostu wstał yy, i nic nie mówiąc, stanął mu na drodze, na chodniku i postawił mu znak krzyża na czole, minął go i poszedł dalej. Nie? I on mówi, że po prostu serce mu pękło, bo skąd ten człowiek mógł wiedzieć? No, on tylko po prostu go mijał. Nie? Stanął i taki umorusany, ubrudzony, śmierdzący, yy, postawił mu znak krzyża i, i go minął, mijając prawdopodobnie dziesiątki ludzi. I to pokazuje, że. Że w tej duchowości jesteśmy równi, że, że dusza duszy jest, jest równa i, i ten duch razem nas przenika. Ym, to teraz chwilę o hospicjum dziecięcym. Bo... Ale jeśli mogłabym to że, Bo to właśnie mi przywołało chwilę mojej słabości, kiedy właśnie miałam wezwanie, żeby utworzyć to hospicjum w Wilnie. 16 wieczny budynek do remontu, potężne środki finansowe potrzebne, już firma, która podpisała umowę. No i zabrakło. Nie ma pieniędzy, są już długi. I ja po prostu w swojej słabości napisałam rezygnację do moich władz zakonnych, że zrobię wszystko, żeby długi zapłacić, ale nie dokończę remontu, hospicjum nie będzie. I to tak spuentowałam, że było Wilno i Litwa, bez hospicjum będzie, bo ja nie dam rady. No i przyjechali moi przyjaciele właśnie do Wilna gdzie obok właśnie to była mama, tata i trójka dzieci, córeczka, która była po, powiedziałabym, wydarzeniu no, niesamowitym, bo kiedy miała kilka lat, mama kąpała ją w wannie i nagle zadzwonił telefon, no, pobiegła mama odebrać ten telefon, a jej młodszy braciszek farelkę pod prądem podłączoną wrzucił do tej wanny z wodą. Ta dziewczynka została porażona prądem i jej po prostu sposób już rozwoju został zablokowany i mózg nie pracował, w ogóle cudem przeżyła, niepełnosprawna. No i kiedy oni przyjechali do Wilna, ja tak siedziałam, bo to moi przyjaciele i w swojej słabości rozpłakałam się, mówię słuchajcie, już niedługo to ja wrócę do Gorzowa, hospicjum w Wilni nie będzie, nie dam rady. Po prostu ogromne środki finansowe, bo to w milionach było przeliczane, mm -hmm. cały remont. I napisałam rezygnację, także już niedługo to ja do Was wrócę. No i ta niepełnosprawna ich córeczka tak siedziała obok mnie, tak mi położyła rękę na ramieniu i mówi: Mówię, niepełnosprawna też intelektualnie. Ciociu, a Ty jesteś z zakonu, co mówi: Jezu, ufam Tobie, tak? A ja tam płacząc, tak na takiej zasadzie, nie wypowiedziałam tego, Pomyślałam, dziecko, daj mi spokój, ja mam problemy. Czyli moja słabość tu wyszła, moje po prostu yy, moja bezsilność. Tak popatrzyłam na nią, mówię, tak, kochanie, jestem z tego zakonu, co mówi Jezus wam, tobie. Ona mnie tak mocniej za ramię chwyciła. A ile razy na dzień mówisz to Jezu wam, tobie? I, drodzy państwo, ja po prostu poczułam jakby to po prostu promieniowanie tego prądu, ale wprost od Boga. Spojrzałam jej w oczy i mówię, Kochanie, no nie wiem, ale wiele razy w ciągu dnia mówię, że ufam Tobie. I ona mnie jeszcze mocniej tak przycisnęła za ramię, położyła głowę na ramieniu i mówi: Ciocia, to Ty uwierz w to, co mówisz i dasz radę. I, i kiedy spotkanie się skończyło, poszliśmy spać, ja podarłam tę rezygnację i mówię sobie: Boże, ja tak z serca mówię, ufam Tobie, a ja tak naprawdę Tobie nie ufam. To jest moja słabość. No i mówię. Ufam Ci, Boże. I to jest właśnie to, że jesteśmy sobie nawzajem też zadanie, że niepełnosprawna dziewczynka pokazuje mi zawodowej mhm. zakonnicy, mhm. że jeżeli mówisz, ufaj, ufasz, to zgódź się na wszystko, Myślę, na to, to jest co to jest wyzwaniem. Ufać do końca, nie? Tak, do końca. Bez swojego, to, co już mówiłam, scenariusza. Bóg wie. Także myślę, że z dzisiejszego tego spotkania wyjdźmy z tym, ufam Ci, Boże. Gdziekolwiek jestem, w jakiej sytuacji, cokolwiek, niech to będzie, ufam. Ale stuprocentowo ufam, bo Ty, Boże, kochasz. Dla tych, którzy potrzebują choć najdrobniejszego świadectwa, to, to 85 tysięcy euro miesięcznie to już jest tak. owoc ogromnego zaufania. No przecież kto by wpadł na pomysł tyle pieniędzy zbierać miesiąc w miesiąc? No, no to musi być to jakieś Boże błogosławieństwo. Jeśli się no. człowiek powie, no to niech ci zapłacą i to będziesz miała. A ja mówię, nie. Bo z cierpienia zysku się nie czerpie. Cierpienie się bierze, żeby ulżyć. Ale to zaraz. To znaczy, że do waszego hospicjum może trafić każdy, nawet ten, który, którego nie stać na to, żeby, tak. żeby otrzymać taką pomoc? Przychodzi człowiek i po prostu dostaje to, czego człowiek potrzebuje. W przestrzeni Fizycznej, jest lekarz, lekarstwa, procedury w przestrzeni duchowej, Nieprawda. w zależności jakiego jest wyznania, żeby miał to przekierowanie, właśnie ja, Bóg, i w przestrzeni socjalnej, środowisko rodzinne, bliscy, przyjaciele, przestrzeń psychologiczna i człowiek jest po prostu, powiedziałabym, tą triadą: ciało, dusza, i umysł, mm -hmm. Tak. I no fajnie. i teraz załaduję rakietę. Siostra gotowa. Odpalamy? Odpalam. Ładuję rakietę, bo już widzę i czuję te komentarze, żeby była jasność. Jakby, nie wiem, bo to może się okazać, że to tylko na końcu moja jakaś słabość wychodzi. Ale próbuję tak po dziennikarsku pomyśleć, co ludzie sobie teraz myślą, albo jakaś część. I mówią, no tak, polska zakonnica, a robi takie dzieła na Litwie, jakby tu w Polsce nie można było tego robić. Spotkała się siostra kiedyś z takim komentarzem? Że no po co tam na Litwie? No jakby nie było tutaj działania. Bo tam na Litwie jest człowiek, a gdzie jest człowiek i gdzie jest cierpienie, to trzeba iść i zminimalizować i wyeliminować to cierpienie. I to nie wiadomo, czy na Litwie, czy w jakimkolwiek innym kraju. Jeżeli jest cierpienie, gdziekolwiek żyjemy, musimy powiedzieć: Ja reaguję, mhm. ja idę. Cierpienia ma nie być, bo Wtedy nie będzie cierpienia, kiedy będę ja przy tym cierpiącym. I to jest właśnie ta rakieta, która powinna być odpalona i wylądować tam, gdzie cierpienie i wyeliminować to cierpienie. Pięknie, A cierpienie... siostra Wada zamieniła w zaletę. No, moją rakietę, co miała być takim pociskiem, przekombinowała na swoją stronę, zapakowała do tego jeszcze miłość do pełna i, i rakieta poleciała. I kochani, odpalajmy te rakiety odpalajmy. z miłością i miłosierdziem. Odpaliliście rakietę w postaci hospicjum dziecięcego. No szczerze przyznam, dla mnie, dla, dla ojca, dwójki dzieci, jest to nieustannie coś, co z tyłu głowy jakimś jest źródłem niepokoju i strachu. Nie? Bo tak po ludzku, wchodząc w historię każdego z tych ludzi, który mierzy się z, z chorobą swojego dziecka, no to nawet nie chcę w ogóle komentować tego, bo to jest arcy i szapoba dla wszystkich, i tam Pan Bóg musi łaski wlać w serce tyle, że, że, że to wszystko trzyma. No ale, ale tam myśl też opieki nad takimi dziećmi, bycia, towarzyszenia tej bliskości i cierpienia nie tylko dziecka, ale też i rodzica, to jest ogromne też, też wyzwanie. Rozumiem, że to była odpowiedź na brak takiego hospicjum tak. też na Litwie, nie? Tu w Polsce wiemy czym są hospicja, a na Litwie nie było. Na początku powstało dla dorosłych, a teraz dla dzieci. I kiedy mówimy dzieci, to w tym momencie od razu jest tata, jest mama, jest rodzeństwo. I oni byliby znowu w sytuacji takiej niewiadomej, gdyby nie misja hospicyjna, gdzie ten ciężar rodzinny rozkłada się na jeszcze wiele innych ludzkich serc, zdolności, przygotowania profesjonalnego, i ten ciężar jest wyeliminowywany. I, i no. To jest niesamowita radość, kiedy na przykład w Wilnie mamy dziewczynkę, gdzie jej rodzice z braciszkiem żyją w kownie, i z kowna przyjeżdżają z tym młodszym braciszkiem. On się przytula do swojej siostrzyczki, wtula się w ręce pielęgniarki. Siadamy razem, coś słodkiego zjadamy, bo on zawsze przychodzi i mówi, że chce czekoladę ode mnie. I, i ta radość. Bo gdyby ta jego córeczka, mówię córeczka, siostrzyczka a córeczka jego rodziców była w domu i nie wiedzieliby, co z tym zrobić, to byłoby zamknięcie. A tu jest radość, tu jest dynamizm. Jaka była radość, kiedy właśnie wypisywaliśmy z hospicją pacjentkę, którą w szpitalu no, zakwalifikowano, że zostało jej kilka miesięcy. Ona w tej chwili jest wypisana i przygotowuje się do pójścia do szkoły. I ten cud nie dokonałby się, gdyby została, tylko rodzina. A jeżeli jest po prostu profesjonalny personel medyczny, jeżeli jest cały pion rehabilitacji, logopeda, psycholog, dziewczynka idzie do szkoły. Mhm. Pokonany. Zostawiłem to pytanie, te pytania na koniec i właściwie cały ten blok tych zagadnień dotyczących życia. Dotyczących przerywania życia tak na dalekim zachodzie, powiedzmy, jak ludzie jeszcze dawno myślą. Ale jakby ta Rozmowa i ten temat no, dotarł nad Wisłę. Ludzie rozmawiają o tym. Czy, czy dziecko, czy w 15, czy w 25 tygodniu, a może eutanazja, a po co człowiekowi się męczyć, i tak dalej. I, i uznałem, że siostra będzie najlepszą osobą, której zadam to pytanie. Jak, jaką wartość ma życie? Wartość nie nieocenioną, bo to jest życie. I ja mówię bardzo otwarcie: to nie jest eutanazja, to jest zabijanie. To nie jest e, przerywanie ciąży, to jest zabijanie. Czyli ty kobieto, ty mężczyzno, ty zabijasz. Do końca życia będziesz niosła, niósł w sobie, że zabiłeś za cenę swojego egoizmu i takiego spełnienia. A to jest niespełnienie, to jest zatracenie, i później się zastanawiamy, dlaczego szpitale psychiatryczne już coraz bardziej są potrzebne, dlaczego właśnie coraz więcej ludzi żyje w depresji. Zacznijmy o tym mówić, i to jest bardzo prosto znowu wypowiedziane w przykazaniu. Nie zabijaj, pozwól żyć, bo. I ja pamiętam sytuację właśnie, kiedy zaprosiłam poprzednią prezydent Litwy, bo już teraz mamy innego pana prezydenta, na spotkanie z chorymi, a w tym czasie Litwa chciała zalegalizować właśnie eutanazję. Ja mówię morderstwo, otwarcie. I jedna 50-letnia pacjentka, kiedy przyjęła właśnie uścisk dłoni pani prezydentowej, to patrzyła jej w oczy i mówi, pani prezydentowo, my chcemy żyć. My chcemy kochać i być kochanymi i proszę nas nie zabijać, ale stworzyć jeszcze więcej takich placówek jak hmm. to hospicjum, bo my wszyscy chcemy żyć. I, i, I panie redaktorze, kochani państwo, ja powiem bardzo otwarcie, te dziesiątki tysięcy ludzi, oni nie chcieli, żeby ich zabijać. Oni chcieli żyć. Oni chcieli żyć, a życie to jest bliskość, to jest relacja, to jest spełnienie, to jest realizowanie planów, marzeń nawet, tak? Ale to zawsze wymaga zaangażowania tej drugiej strony. No, nie da się, żeby samochód pojechał tylko na jednym kole. Potrzebne są dodatkowe trzy, żeby utrzymać. I w tym momencie to co? Pozbywamy się tego jednego koła i później sobie dokupimy nowe, tak? Ale ten samochód pojedzie. Ale za jaką cenę cierpienia drugiego człowieka? I nie możemy po prostu z człowieka, jako osoby ze swoją godnością, przenieść go do przedmiotu, do rzeczy, która się do... zużyła, można ją tak, wyłączyć. Do utylizacji. A największym pragnieniem życia wśród chorych jest przykład waszego pacjenta. Ja to mówię, biznesmen z, jednym, biznesmen z mrugającym okiem. Nawet nie brugający po nie prostu bruga, jego tak? źrenica tylko na komputerze pisze, tak. Absolutnie. Jedyna forma komunikacji ze światem tego pacjenta to jest y, możliwość śledzenia tak. komputera i, i tego. Czy on założył firmę? On prowadzi firmę, tak? Oczywiście, założył firmę, zajmuje się właśnie sprzedażą sprzętu elektronicznego. W tej chwili pisze książkę swojego życia i on, e, kiedy mu zadałem właśnie pytanie, e, no, nie użyję teraz ze względu na ochronę, jego imienia. I mówię mu kochany, powiedz, co w życiu jest najważniejsze? I on na komputerze z renicami napisał: Kochać Boga i człowieka, nie ma nic ważniejszego. I, I to jest właśnie to, założył fundację właśnie dla osób, które zmagają się z tą samą chorobą, co on. I nawzajem się wymieniają, no i w tej chwili powstaje film dokumentalny o jego historii życia. A, a kilka lat temu już można było powiedzieć eutanazja, bo nie ma sensu. Jest sens. I do niego, jak się wchodzi, to jego oczy, kiedy się poszerzają, to już wiadomo, że jest życie. Czyli macie na oddziale artystów, macie biznesmenów, przedsiębiorców. Muzyków? Muzyków. Budowniczych nauczycieli, prawników. Niech jeszcze siostra powie, że ktoś skoczył ze spadochronem, albo poleciał balonem i kończymy. Tak było. Poleciał no balonem pacjent. Naprawdę? Tak, a, a teraz y, właśnie ten mój pacjent, o którym mówiliśmy, że pisze, y, to napisał, że on chce być bliżej Pana Boga i polecieć samolotem nad Wilnem. I już znalazłam właśnie Pana, który ma takie szybowce i ustalamy termin, że z łóżkiem będzie do samolotu włożony i poleci nad Wilnem. Uważaj, y, co mówisz i o czym marzysz, bo na drodze ci stanie siostra Michaela i się spełni wszystko. Ale w tym momencie znowu, ja jestem tylko... Pośrednikiem, bo kiedy zadałam mu pytanie, dlaczego ty chcesz lecieć samolotem nad Willem? On mówi, bo powiedziałem, chcę być bliżej Pana Boga, żeby Jego wzrokiem zobaczyć tą brudotę ziemi i ją zmienić. Piękne. I, I to znowu taka sentencja, że to nie mhm. o samolot chodzi, tylko zbliż się do Pana Boga, to dokładnie zauważysz, czego, jakich brudów z ziemi się pozbyć, myjąc tą ziemię Jego i Jego popatrzysz tak. na to wszystko. I na przestrzeń spojrzenia i, i na przestrzeń życia. I Pro... to znowu chory nas uczy. Proszę Państwa, to żeby wszyscy chorzy mogli nas uczyć, gorąco zachęcam do tego, żeby w opisie do tego filmu zobaczyć, w jaki sposób mogą Państwo wesprzeć hospicjum. Gorąco do tego zachęcam, zostawię tam wszystkie namiary. Zostawiam tam wszystkie namiary. Wsparcia i kontaktu z, z siostrą. Ja również zachęcam do tego, aby Państwo wspierali również nasze dzieło, odbudowani podcast. Będziemy mieli jeszcze pod koniec jedną niespodziankę, ale na razie więcej nic powiedzieć nie mogę. Jesteśmy na Patronite, jesteśmy także na Bajkafi. Gorąco zachęcam do wspierania i do bezpośrednich wpłat. No i co? I tym kończymy naszą rozmowę. A mogę zakończyć taką no pewnie. moją modlitwą codzienności, no pewnie. którą kiedyś wyczytałam. Nie pamiętam autora takiego zdania, bo on napisał: Boże, nie daj mi, żebym tracił, oszczędzając. A ja to przerobiłam na swoją codzienność i się codziennie tym modlę. I to skutkuje: Boże, nie daj mi, żebym traciła, oszczędzając, ale zyskiwała, rozdzielając siebie i to, co mam. Amen. Piękne. Amen. To ja też podpisuję się pod tą modlitwą. To ja dokładam jeszcze swoją. Zapraszamy Cię, Boże, do wszystkich spraw, które nadejdą. Żebyś Ty już tam był, wyczekiwał i kiedy one będą dla nas trudne, nie do przejścia, będą nas straszyły, będzie się tam rodził w nas lęk, to żebyśmy mieli pewność, że Ty w tych sprawach już tam jesteś. Jezu, ufam Tobie i z Tobą zwyciężymy. Amen. <laughs> Amen. Siostra dziękuję. Michaela Rak, dziękuję pięknie. E, dzięki piękne i do zobaczenia. Czasem. Zmierzyć się z mrokiem, oh, czasem warto zmierzyć się. Czasem warto zmierzyć się z mrokiem, by przezwyciężyć strach jak ty. Dołącz do odbudowanych i wspieraj nas na Patronite. Razem możemy więcej. Karol Gnat.